wszystko za dolara. Hej, Szczypior, chcesz zobaczyć coś śmiesznego? Jasne, że chcę. To spójrz na to! I patrz, jak jestem zły! To zabawne. A teraz zrób zdziwienie. Pokaż radość, radość! Hej, skończyłeś już liczyć kasę? Dlaczego masz na twarzy pieniądze? Za 5 minut zamykam i idziemy z Cytrynką do domu. Do tego czasu wszystkie pieniądze mają już być policzone. Nie powiedziałeś mi, że mamy policzyć te pieniądze. Sam nie wiem, zapomniałem o tym. Dawaj, zrobimy to błyskawicznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, musimy to policzyć, Cytrynko. Proszę cię, nie teraz. 27, 29, 30, 40, 50, 60, 70. Wszystko nam zepsułaś. 3 dni później. Pa, pa! Dziękujemy za wizytę w naszym sklepie, proszę. Ach, dlaczego powiedziałem proszę? Ponieważ jesteś miły. Sprzedajecie buty? Tam są buty. Buty. Te buty są okropne! Chyba się złości. Spróbuję go rozweselić dowcipem. Oj, nie jestem pewien, czy to taki dobry pomysł. Bardzo pana przepraszam. Pozwoli pan, że coś sprawdzę. Gdzie jest suwak głośności na pańskich butach? Bo bardzo głośno tupią. Chwilka, mam inny żart. Nie odpowiadać mój sposób chodzenia? Nie, chciałem tylko zażartować. Wybrałeś nieodpowiedni dzień, żeby żartować z kotleta. Proszę mnie nie krzywdzić, ja. O nie, muszę wracać do hotelu, do pracy. Ale z tobą jeszcze nie skończyłem. Ty, ja, w tym miejscu, za 2 dni. Jak skończę, zostanie z ciebie soczek jabłkowy. Do zobaczenia, żartowniczku. I nie wracaj tu. O co ja teraz robię? Nie martw się, dzwonię do paszteci. Dzień dobry. Nie mogę w tej chwili odebrać, więc zostaw wiadomość. Chociaż i tak jej nie odsłucham, więc zrób co uważasz. Po co pani sekretarka, skoro nie słucha pani tych wiadomości? Nie chcę walczyć z tym gościem. Jest wielki i silny, a ja jestem mały i słaby. Czekaj. Słaby. Słabość. Twoją słabością jest to, że jesteś słaby. Może pan Kotlet też ma jakąś słabość? Powiedział, że pracuje w hotelu, tak? Tam poszukajmy jego słabości. To fantastyczny pomysł, ale potrzebujemy przebrań. Wpadłem na genialny pomysł. Masz na myśli przyklejanie pieniędzy do twarzy? Okej, mam jeszcze inny pomysł. Dobra, poszukajmy jego słabości. Życzę pani miłego dnia. Nie ma żadnych słabości. Hej, kotlecie! Tak, szefie? Możesz wreszcie przestać tak tupać? Przeszkadzasz naszym gościom! Przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Nie kłóć się ze mną! Oczywiście, przy pana. Jeszcze raz przepraszam. Zaczynam się złościć. Porozmawiajmy z jego szefem, żeby był milszy dla kotleta. Może wtedy cię nie skrzywdzi. Przepraszam pana. W czym mogę panom pomóc? Chcielibyśmy porozmawiać na temat... Krewetko! Aktor, cicho! Co się stało? A! Droga pani, nic nie... Zamknę ten wasz niby hotel! Proszę mi powiedzieć o co... Przestań wreszcie gadać! Tak, przepani. Dłużej tego nie wytrzymam. Przestań tupać! Przepraszam, szefie. Pani Torcik była zła na krewetkę, a potem krewetka był zły na kotleta. Myślę, że jesteśmy właśnie świadkami zjawiska klasycznej reakcji łańcuchowej. Pokażę to na przykładzie domina. To jesteś ty, to jest kotlet. Tu menadżer hotelu, mówią na niego krewetka. Tu jest pani Torcik, każdy w jakiś negatywny sposób wpływa na pozostałych. Zaczyna się od jednej niezadowolonej osoby, a potem dzieje się to. Ta ostatnia kostka pokazuje moje spotkanie z kotletem? Tak. Kim jestem na początku? Właśnie tego spróbujemy się dowiedzieć. Możemy już odzyskać nasze domino? Tak, bo my idziemy się dowiedzieć, dlaczego pani Torcik była taka zła. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Umieram z głodu. Muszę coś zjeść. Jestem głodna i co ja teraz zrobię? To dość dziwne. Co mogę tu zjeść, to? O, telefon. Zadzwonię do kucharza. Indycze Udo, ugotuj mi coś. O, moja droga pani Torcik, znowu nie możemy pani dowieść jedzenia, tak bardzo mi przykro. Kolejne domino. Dlaczego? Bardzo przepraszam. Dobrze. Dlaczego nie może pan dla niej gotować? Błagam! Nie mówcie nikomu! Czego mamy nie mu... Nie mam pojęcia, skąd się tu wzięły. Idziemy za nim? Idziemy za nim.